Co odróżnia metodę Smart Sites od reszty konkurentów? Jest to zmodyfikowana i spersonalizowana metoda, przy której bierzemy badanie diagnostyczne. Z diagnozy możemy wyeksportować dane rogówki pacjenta. Te dane są wprowadzane do lasera i na podstawie parametrów anatomicznych możemy operować daną rogówkę, dane oko pacjenta. Jakie dane są przenoszone? Przede wszystkim ważna jest tak zwana centracja zabiegu. Pacjent nie patrzy się przez środek rogówki, tylko przez dany punkt, który definiujemy jako XY. I dokładnie na ten punkt celujemy laserem, biorąc te dane z badania diagnostycznego. Dodatkowo mamy tak zwaną funkcję cyklorotacji. Co to oznacza? Oznacza to, że korekcja astygmatyzmu w tym laserze jest bardzo dokładna. Astygmatyzm badamy normalnie siedząc, czyli mamy jakąś dokładną oś, na przykład 70 stopni i astygmatyzm 2 dioptrii. Jak pacjent leży, to głowa tego pacjenta może być na przykład przechylona o 10 lub 20 stopni i laser wtedy rozpoznaje zdjęcie z diagnostyki, zdjęcie pod laserem i tak samo ustawia się na odpowiednią oś, aby jak najdokładniej skorygować astygmatyzm. Smart Sight jest wykonywany laserem ATOS. Jest to laser femtosekundowy najnowszej generacji, który funkcjonuje inaczej niż pozostałe lasery na rynku. Co prawda jest to ta sama mikrosoczewkowa laserowa korekcja wzroku. Mimo wszystko technologia, która za tym się kryje, jest zupełnie inna. Ten laser został zbudowany wyłącznie z myślą o mikrosoczewkowej laserowej korekcji wzroku i to go rozróżnia.